Cześć, witajcie w kolejnej naszej produkcji. Na tym filmie dzisiejszym chciałbym Wam pokazać test wędki do dystansu. Tym razem te testy przeprowadzimy na podajnikach do metody. Nie na zwykłych do klasyka, tylko na podajnikach do metody, których no, teoretycznie mogą latać trochę gorzej, ale sobie to sprawdzę. Ostatnio Marcin testował rzuty na dystans i wędkę, o ile się nie mylę, był to Matrix Horizon. I tam wspominał, że można też sobie spokojnie z dystansem poradzić wędkami tańszymi. I tam wspomniał o Robinsonie Diplomacie. Ja mam taką wędkę dzisiaj do przetestowania. Jest to wędka 3,90 do 90 gram. Mam tutaj przygotowany podajnik 50-gramowy, przypięty na agrafce. Mam do tego kołowrotek 5000, plecionka 0,10, żeby to dobrze latało. Strzałówka 0,26 na węźle FG Knot, po to, żeby ten węzeł jak najsprawniej przez te przelotki nam przelatywał. No i co, mam trzy podajniki, dwa z Federbite'a, jeden z Mikado do przetestowania. Mam jeszcze dwa zwykłe koszyki, nie podajniki, z Prestona. Mam je po to, aby jakoś to odnieść czy porównać do zwykłego klasyka i zobaczyć, jak to daleko jesteśmy w stanie tymi podajnikami rzucać. Także zapraszam, zobaczymy, co ta wędka potrafi, czy za nieduże pieniądze możemy naprawdę osiągnąć fajny dystans. Aby te nasze testy były wiarygodne, do podajnika będę normalnie zagniatał foremką Method Mix, bo rzuty samym koszykiem mogłyby być no, jakieś przekłamane, tak? Że zwyczajnie do podajnika po prostu, znaczy tu mam akurat podajnik, do którego nie zagniatam foremką, tylko ręcznie, więc po prostu biorę najzwyczajniej w świecie garść Method Mixu, który normalnie do niego wgniatam, mogę sobie jeszcze trochę dać. Przypomnę, że każdy z tych podajników, który będziemy testować, ma 50 gram, więc no staram się to zagnieść troszkę bardziej niż przy zwykłym łowieniu, bo no chciałbym, żeby to jakoś w miarę poleciało. I zaraz sobie sprawdzimy, co jesteśmy w stanie osiągnąć takim podajnikiem. Wykonam, nie wiem, około 2-3 rzutów i sam jestem ciekawy, ile metrów możemy tym osiągnąć. Po takim rzucie zaklipsuję sobie tą odległość, którą uzyskam i zmierzę na kijkach do dystansu. Tu mam kijki rozstawione, są rozstawione na odległość 5 metrów i po prostu dokonamy pomiaru. Także zapraszam do naszego testu. Jeszcze dodam, że w wędce, której będę testował, ona jest do 90 gram, zamontowałem najmocniejszą, jaka jest w zestawie, szczytówkę, to jest 3 uncje. Do boju, próbujemy, co to da. Klipsujemy sobie odległość, jaką uzyskaliśmy teraz z tego rzutu. Zwiniemy sobie ten zestaw i zaraz go odmierzymy na kijkach. Sam jestem ciekawy. O, rzut był całkiem niezły. No ale jeszcze, żeby coś z tego było, wykonamy tych rzutów, nie wiem, myślę, że jeszcze dwa może. Na każdym koszyku postaram się dwa razy rzucić i zobaczymy, jaką odległość sobie uzyskamy. Dobra, to sobie odmierzamy teraz po tym pierwszym rzucie. Czyli mamy tak 5, 10 metrów. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 metr, 65, 70, o ciekawe, 75, zatrzymało nam się no do kołowrotka, 75, mamy około 81 metrów uzyskaliśmy przy pierwszym rzucie. Teraz odepnę klips i spróbujemy to pobić. Mamy ten pierwszy koszyk i druga próba. No i co się stało? Przerzuciłem jezioro, teraz zaklipsujemy, no i zmierzę to.
To ciekawe, tego się nie spodziewałem. Myślę, że następnych rzutów będę dokonywał gdzieś po skosie, bo no nie myślałem, że przerzucę jezioro. Zaraz z ciekawości zmierzymy, jaka jest odległość do drugiego brzegu. Będziemy znali szerokość akurat tego jeziora. 80. 85. No tu mamy 85 metrów plus jeszcze no, 4 metry wędki praktycznie, czyli mamy no, 90 metrów. Super odległość, no nie spodziewałem się, że tyle osiągniemy takim koszykiem do metody. Spróbuję jeszcze jeden rzut zrobić pod ukosem, no bo nie ma sensu teraz, bo przerzuciłem jezioro. No to spróbujemy po ukosie, zobaczymy czy uda się nam na przykład około 100 metrów uzyskać. Dobra, wykonam trzeci rzut tym koszykiem, ale już po skosie jeziora, no bo poprzedni rzut dał to, że przerzuciłem jezioro, a teraz jestem ciekawy, ile po skosie uzyskamy. Spróbuję rzucić jeszcze mocniej. Zapinam o klip, zwijam szybko jak mogę i odmierzamy sobie tą odległość i porównamy. Myślę, że wynik ponad 90 metrów koszykiem do metody i tak jest super. No to zobaczcie, wcale nie trzeba kupować wędki za, nie wiem, bardzo duże pieniądze. W federze to jest też trochę tak, że czasem te tańsze wędki, jak komuś dobrze leżą w ręce, to naprawdę warto się tym po prostu zainteresować i ja polecam takie rozwiązanie. 70. 75. O, tu co ciekawe, uzyskałem znowu wynik około, no ja wiem, 75 i jeszcze, no około 80 metrów. Także myślę, że da się rzucić 80-90 metrów, natomiast no już celność tego łowienia na pewno by była dużo gorsza, no ale spójrzcie, no da się naprawdę daleko taką wędką rzucić. Dobra, no zakładam inny koszyk i z ciekawości porównamy jeszcze te inne konstrukcje. Wykonam test na jeszcze dwóch koszykach, natomiast tam już nie będę wykonywał tylu rzutów. Myślę, że po jednym, jakby się coś nie udało, to może dwa rzuty. No ale generalnie interesuje mnie, jaką jestem w stanie uzyskać odległość takim koszykiem. Teraz mam koszyk Mikado, ten najprostszy, po prostu foremce standardowo na podajniku zagnieciony towar, koszyk czy tam podajnik 50 gram. No i zapraszam, próbujemy. Po tych poprzednich rzutach teraz też będę rzucał po skosie, bo no, jak mam przerzucać jezioro, no to się mija z celem. Spróbujemy jak najdalej. No i użyję troszkę więcej siły może, bo troszkę się obawiam, zawsze to jednak jakiś margines sobie zostawiamy. Zapiąłem oklipsa, tak jak w poprzednich testach. Zwijam. Zaraz zobaczymy, jaką odległość tym razem udało się osiągnąć tym koszykiem Mikado. Dodam, że dzisiaj mamy dość mocny wiatr i po prostu te rzuty mogą być no, też takie troszkę jakieś przekłamane. No, najlepsze warunki oczywiście by były bezwietrzne, tak? Bo wtedy by to było najpewniejsze w przypomiarach. No i odmierzam tak jak poprzedni koszyk. 5, 10, 15. 70. No tu troszkę mamy mniej, nie wiem, 72 plus wędka. No też w okolicach 75 metrów ten rzut nam się udał. Chociaż tym koszykiem troszeczkę bliżej, ale no, tak jak mówię, dzisiaj trochę wiatr wieje i te rzuty no, mogą być różne, tak? Ale mamy kolejny rzut powyżej 70 metrów. Kiedy czuć, że ta wędka jednak jeszcze ma trochę zapasu. Do testu przepinam sobie trzeci, ostatni koszyk. To też jest koszyk z Federbite'a. Zapinam go tak jak poprzednie, po prostu na grawce. Zrobiłem sobie testowe takie odcinki żyłki. Ten sam metod mix sobie tu odcisnę. Koszyk, podajnik 50 gram. Wyciskany. 50, proszę. I próbuję jak najdalej tym śmignąć i zobaczymy, ile to poleci.
Dobra, to już chyba ostatni test podajnika do metody. Potem jeszcze z ciekawostek spróbuję zwykły koszyk do klasyka. O, dość daleko to poleciało. Klipsuję. Zwijam. I zaraz odmierzymy. 85. 90. No i znowu mam rzut. 90 metrów na kijku plus wędka. Czyli mam około 93 metrów się udało uzyskać tym podajnikiem. No dość fajna odległość. Teraz właśnie z ciekawostek jeszcze zamontuję do agrawki po prostu koszyk Prestona, Window. Te koszyki świetnie latają i tak jestem po prostu ciekawy takiego porównania. Dobra, odpiąłem ten ostatni koszyk i z ciekawostek przygotowałem taki koszyk. Podajniki miały 50 gram, koszyk przygotowałem 45 gram, tylko że on ma trochę większą pojemność niż tamte, więc no, jak dam tutaj tego miksu do środka, no to mniej więcej waga będzie porównywalna. Także nabijam cały ten koszyk, mamy go ładnie cały nabity, jest przypięty do tej agrawki, no i wykonam nim rzut. Myślę, że jeden wystarczy. Spróbuję jak najmocniej i zobaczę, jak to daleko poleci. Również zapinam na klipsie, zwijam i odmierzę na kijkach, ile osiągnąłem metrów tym koszykiem. 80 metrów. 85 metrów, mamy 90 metrów, 90, no około 96 metrów. Także no całkiem podobnie jak koszyk do jak podajniki do metody. Myślałem, że ten koszyk jednak dużo dalej poleci, a co ciekawe, może to już od samego zasięgu wędki zależeć w tym momencie, że tą gramaturą nie potrafimy po prostu cisnąć dalej tych koszyków. Bardzo ciekawe takie doświadczenie. No to podsumowując, test rzutów na dystans podajnikami do metody, co mogę powiedzieć? No, myślę, że wypadł całkiem okej, tak? Bo podajniki latały dość dobrze, osiągnąłem nimi odległości 70, 80, 90 metrów nawet. Natomiast myślę, że jeśli mielibyśmy celnie łowić, no to przy tej gramaturze powiedzmy 70 metr byłby taki w miarę celny, 65-70. Dalsze odległości myślę, że za duże rozbieżności by tam wychodziły. Mimo, że oczywiście klipsujemy, no to wtedy wystarczy trochę wiatru i te podajniki by nam gdzieś latały na boki. Natomiast myślę, że wędką dłuższą, czyli 4,20, osiągnąłbym większe odległości, albo na przykład cięższym podajnikiem. Dzisiaj testowałem podajniki 50 gram, bo podajnikami cięższymi łowię na przykład ja bardzo rzadko. Jeśli wy łowicie na przykład innymi podajnikami cięższymi, albo które lepiej latają, lub macie doświadczenie z łowieniem na metodę na dalekich dystansach, napiszcie nam w komentarzu, zapraszamy was do dyskusji. My też się uczymy, chcemy poznawać nowe jakby sposoby czy jakieś rozwiązania, także możemy się dzielić wiedzą i zapraszam was też do współpracy i oglądania naszych kolejnych filmów. Na razie dziękuję za uwagę.